Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku bossy z gry stały się przepotężne i jestem zbyt słaby, żeby je pokonać. Dlatego będę używać czterech specjalnych broni bossów, które będę mógł przemijać i ulepszać. Po to, by na ich maksymalnym poziomie móc przywołać bossa danej broni i go pokonać. Ale państwo, pora stłuc przepotężne moby. Znaczy, nie że już teraz, bo ja mam za chude witki, żeby coś im zrobić. Dobra, pora się dowiedzieć o tej dziwnej, zarośniętej książki na samym środku, co się tutaj dzieje, bo mylę państwo, księga ulicy mówi jasno. Greetings, warrior. I am Grimm, the book of mówi, otwórz się, o, dzień dobry. Evil energy has awoken and infused the fiercest of this land. The Elder Guardian. O, Elder Guardian. Wither. O, jaki dziwny Warden! Jaki dziwny smok! Co ty gadasz? O! To są właśnie te broni, o których mówiłem! Dobrze, że czytamy, bo przynajmniej będziemy wiedzieli, o co chodzi. Wow! Okej, jest mana! Dzięki, panie wielka książko z wielkim okiem! O! Co ty mi odpychasz? Jesteś normalny? Dobrze, wychodzi na to, że każda z tych broni, na przykład taka jak tutaj, często będziesz mi to tak gadał, możesz przestać? Wsadzę ci palec w oko zaraz, zamknij się! O, super. Mamy broń Wardena i tutaj generalnie działa to w ten sposób, że żeby pokonać tego moba, co? Bossa! Musimy mieć aż 4 moce, bo każda z tych broni będzie się przemieniała. Jeżeli teraz odpalę pierwszy miecz, to wygląda on tak, i żeby dostać kryształ, potrzebny do zaatakowania takiego bossa. Bo jak mówię, ma o 4 różne kryształy ten boss. Musimy wykonywać różne zadania. I możemy teraz przełączać z tego miecza na przykład na coś takiego. Albo na dwie łapy. Co ty gadasz? Mam... Ręce gadżeta! Mogę klaskać mobom! O nie, czekaj, mam za mało many. O panie, co się stało? Dobrze, myli państwo, więc po kogo pójdziemy pierwszego? Mamy Wardena, tam mamy Elder Guardiana. Czekaj, to jest jeszcze jedna moc. Okej, dobra, sporo tego jest. Tutaj mamy Withera. Mam! Uwaga, odpalmy to! O, świetnie. Mamy takie coś, takie coś, takie coś. O, mogę tu strzelać? Wow! Okej, to jest naprawdę dużo tego wszystkiego. Wychodzi na to, że mamy 16 różnych broni. Tylko mam za mało many, żeby z tego korzystać. Lećmy dalej, tutaj będzie broń dla smoka. Dobra, co będziemy musieli zrobić, bo myślę, że jako pierwsze spróbujemy mimo wszystko zaatakować sobie smoka. Mamy miecz, mamy tu jakieś zadania, mamy kolejne shot a target block. Okej, mamy nawet łuk, survive a 20 block fall. I możemy smoka sobie normalnie zdzionąć ryjem smoka. I przywoływać małe smoczki! Genialne! Ej, chodź tutaj! Noga! Chodź smoku! Ty on cały czas będzie o! Rozpuścił się. Dobra, to są 4 nasze bronie i myślę, że najpierw zajmiemy się jednym, bo jak mam zrobić wszystkie, to ja nie wiem, czy je dzisiaj wyrobię. Dobrze, jesteśmy w wiosce, byle państwo! O, czy ja tam dobrze widzę, że mamy pillagerowy outpost zaraz przy wiosce? To blisko siebie. O, ciekawie całkiem. A tu mamy portal do Netheru, bardzo dobrze, lubię takie rzeczy. Dobra, zdobądźmy pierwszy kryształ. Naszym zadaniem będzie otłoczenie 20 mobów, zabicie 5 endermanów i zdobycie 15 levela. Czyli jeżeli walnę ciebie z tego, o, dostajemy wtedy te moce. Genialne! Pokonanie 4 takich bossów może być naprawdę trudne. Zbyszek, dzień dobry! Czekaj, trzeba utłuc więcej kurczaków, więcej many trzeba nabrać i zaraz będziemy walić do Zbyszka. Czekaj, czy ja mogę smokiem go? Nie, tutaj gdzieś był łuk. O, dobra, mamy to. Z łuku w Zbyszka, bardzo... Co on tak szybko chodzi? A masz, Zbyszku? Ty, Zbyszkowi się nic nie dzieje, no bez jaj. Mogę go tym walnąć? O, sięgam, pa, normalnie. Wow! Zbyszek, ty jesteś zbyt silny. Przepraszam cię, Zbyszku, ja nie doceniłem twojej potęgi. A jakbym Zbyszkowi zaklaskał, myślicie, że to będzie do... Uuu, widzieliście to, co to było? Wow! Ale dobre! Zbyszek, ja ci klasnę! Co jest? Klaskanie w Zbyszka, bardzo dobrze! Zaklaskałem Zbyszka, czaisz to? Pięknie. Ale dużo z niego dostałem energii. Okej, czekaj, nieistotne. Tam mamy te pillagery i tam myślę, że naładujemy sobie od razu 20 utłoczonych mobów. Czy ja właśnie zaliczyłem jednego moba? A nie, dobra, to ja mamy 4 na 20. Okej, więc tym mieczem musimy jako pierwszy wszystkich utłuc, żeby zdobyć wszystkie te kryształy. Czy jak to się tam nazywa? Nie wiem. O, kurczaki też się liczą. Ryby też się liczą bardzo dobrze. Wow. Ej, o nie, dlaczego ja to zrobiłem? Czy ja naprawdę utłukłem gościa i teraz wywołam na jazd w wiosce? To było głupie. Nie, dobra, nie mam tego efektu, bardzo dobrze. Dobra, nie ma co się z nimi bić, jestem dalej za słaby, żeby ich tłuc. Dlaczego ja wcześniej zaatakowałem Zbyszka tak normalnie, zamiast normalnie tak atakować tym lepszym atakiem z miecza? Dobra, już prawie mamy pierwsze zadanie na tym mieczu zrobione i w zasadzie level też sobie nabiliśmy. Zostało nam tylko 5 endermanów.
I 15 level do wbicia. Ej, jest skrzynka jakaś. Rzeczy za darmo, bardzo dobrze! O, łódki. To tak mi się nie przyda. Wiecie, co zrobimy? Przemienimy sobie broń i teraz z tego łuku będziemy atakowali tych zombiaków, żeby od razu sobie coś tutaj ponabijać. Ała! Ała! Mam 3 serca tylko! Zostaw mnie! Złote jabłko i jabłka znalazłem w skrzynce w ogóle w beczce nad wodą. Co tutaj się dzieje? Ej, co to w ogóle jest za jaskinia jakaś dziwna? Gdzie ja wlazłem? Dzień dobry! A nie, dobra, to jest tylko przejście. I mamy spawner, żeby te moby szybciej otłukiwać. Bardzo dobrze. Później to miejsce mi się przyda. Łocie, panie, co tutaj się w ogóle znajduje w tych skrzynkach dziwnych? Jak ja lubię takie niespodzianki. Więcej jabłków, więcej jabłków. Ej, widzę jednego Endermana. Dobra, możemy ten miecz w końcu załatwić. Zmień mi na ten miecz. O, bardzo dobrze. Panie Endermanu, pora stoczyć walkę. A masz. Ła, jednak to boli. Wow. Mam jednego, dobra, to jest faktycznie dobry miecz. Dobra, zostało nam tylko jeszcze 4 Endermanów. O, czyli ja mam pełny zest. O, co ty gadasz, jakie rzeczy to w ogóle są? Ej, dobra, skoro muszę utłuc aż tyle Endermanów, to w zasadzie z tego miejsca mogę zrobić sobie portal od drugiej strony, bo mam aż 7 tych, to powinno mi wystarczyć. Pora się przespać, ale nie, dobra, nie będę spał. Pora pójść i zrobić sobie jakieś narzędziorki. Może jeszcze trafię na jakiegoś panu Endermanu. Wow, znalazłem 2! Panu Endermanu! A masz! Wow! Dobra, mamy go! Ops, sorry! Wlazłem ci w twarz! Dobra, jeszcze raz by trzeba było... Gdzie ty idziesz? No poczekaj chwilę! O, dobra, trafiłem go! Znowu go trafiłem! Pięknie! Mamy 3! Kolejny panu Endermanu! Puść tego dirta, to nie twój dirt, dziadu! Ej, naprawdę jestem dobry w walki endermanowe! Został nam ostatni, reszta... Został nam w zasadzie ostatni. Potem wbicie tylko 15 levela, ale to się wydarzy już w międzyczasie. Zaraz będziemy wykorzystywali kolejną broń do wypełnienia. Ostatni panu Endermanu zlokalizowany. Pięknie, mamy to! Dobra, para przełączyć broń. Jakie będzie kolejne zadanie? Dobra, musimy utłuc 10 szkieletów, 20 zwykłych mobów, ale trafić też w blok celu. Czy jak to się nazywa? Panie szkieletu! A masz w oko! Dobrze, zawsze byłem dobry z łuków, chyba. Dobra, może tak się pospieszmy z tym strzelaniem, póki noc. Panu szkieletu, proszę łapać! Pięknie. Ej, to jest dużo przyjemniejsze niż tamten miecz, tutaj nic mi nie trafia. Dobra, skoro przyszła noc, znaczy wstał dzień, to może zróbmy sobie tak w końcu to narzędzie, bo ja na razie nie mam nawet jak bloków zdobywać. O! Klasken, dobrze. Co mamy tutaj? Ej, jeszcze lepiej, pięknie. Chlebiszcze, lubię chlebiszcze. Dobrze, mamy węgielinę, możemy w zasadzie przepalić sobie nawet to tutaj. Mogę, Adamie, przepalić sobie to? Nie ma żadnego problemu? Super. Kilofeusz jest. Siekiereusz także. No i łopateusz. Reszta mi niepotrzebna. O! Energia, bardzo dobrze. O, obsydian, czekaj, bo wyrzuciłem go niechcący. Czekaj, czy ja mogę zrobić sobie czopkę najlepiej i buty? Wtedy czuł się trochę bezpieczniej. O, patera jakiś ziomek. Dobra, zostało nam jeszcze 20 mobów, więc może po prostu wykorzystam to na zwykłych moba, na krowie, na jakichś owcach i tak dalej. I to podpala nam jeszcze jedzenie na gotowo. Piękne. A masz! Ole, mam cela, dobrze. Dobra, zostały nam jeszcze tylko szkielety i ten cel, ale żeby go zrobić potrzebujemy redstone, więc musimy wybrać się gdzieś do podziemi. Pytanie, gdzie jest zejście do jakiejś kopalni? Może gdzieś dookoła tego przybytku by trzeba było się przejść, a nie wiadomo. Coś znalazłem. Ej, jest kopalnia! Dobrze, co mamy? Czekaj, wózek, w ogóle może te... Okej. Czeka nas przejażdżka, myle państwo, jadziem na dół, co będzie? Roller coaster! Ej, to jest naprawdę szybko. Dzień dobry, gdzie mnie prowadzi? O ty, to jest długa kopalnia strasznie. To jest pierwsza prawdziwa działająca kopalnia, jeszcze nigdy w takiej nie byłem. Większości wszystkie nie działały, coś jest tutaj? Okej, wagoniki. To było zejście. Dobra, trzeba zejść niżej, bo musimy znaleźć ten redstone. Dzień dobry, czy widział ktoś zejście niżej? Tylko mi się tak wydaje, czy to jest strasznie ciemno? O, trochę podkręciłem jasność, powinno być ciut lepiej. Ej, jest redstone, dobra, o to chodziło, bo resztę chyba znajdziemy w wiosce, tak myślę. Bardziej mnie tylko zastanawia, gdzie są wszystkie moby i dlaczego nikogo tu nie mogę utłuc. O, jest zombie. O, dostałem, dobrze, są szkielety! 5/10, jeszcze tylko trochę. Okej, mamy 2. Zostały tylko 3 szkielety. Ciężko znaleźć moby w tych podziemiach. Dobra, został nam tylko ostatni szkielet. I mam cię! Dobra, zaliczone! Dobrze, do jazdy, byle państwo! Wejdźmy do góry i zaliczmy pierwszą broń dopiero i zobaczymy, jaki kolor tutaj nam się pojawi tego całego kryształu. Nie wiem, jak to się w ogóle nazywa, jak wygląda. Klaskę! Dobrze, tak to jest dopiero co. Jakby Rubik takie ręce miał, to by się działo. Do wioski po zboże? A tutaj w ogóle będzie gdzieś zboże?
Oni totalnie w tej wiosce nie mają zboża, czekaj. Ja będę musiał pójść tam do tych beczek, bo jak dobrze pamiętam, to tam chyba coś takiego było. Ajajaj, mele państwo, ajajaj. Beczułka! O, widziałeś? Mówiłem, że będzie. Mamy blok, jego otaczamy nie jabłkiem, redstone'em, proszę bardzo. O, no i super, teraz wystarczy tylko, że w to trafię. Uwaga i cyk! Mamy to! Ej, coś się faktycznie tam pojawiło. Dobra, czyli jedną bronią mamy w pełni zaliczoną. Mamy jeszcze to i jedno zadanie już zrobiliśmy niechcący. Przeżyj upadek z 20 bloków! Nie wiem, czy taki przeżyłem, ale jeżeli zaliczone, to się nie będę czepiał. I żeby to wykonać, będziemy musieli zabić też 10 silverfishów, więc wychodzi na to, że raczej ta broń, która zieje takim ogniem, będzie na samym końcu. Dobra, ale jak już to jestem, to utłukę sobie chociaż te 20 zombiaków, nie? Jakby to jest dobry plan. To są niesamowite beki, co? O, smoczy bek. Ej, to jest naprawdę dobre, za to w ogóle cały czas goni te moby. Czyli tak naprawdę zostały nam tylko dwie te bronie do wypełnienia i będziemy mogli pójść na tego przepotężnego smoka na walkę do End City. Dobra, co? Do Endu. Okej, nieistotne. A jak wygląda tamta broń? Bo jeszcze z tym smoczkiem mamy do załatwienia parę rzeczy. Musimy zabić jednego fantoma, musimy być na wizycie w chmurach i zabić 20 mobów w smoczku. Proszę, atakuj ich. Jakie to jest genialne. Pa! Mój smok jest najlepszy się na świecie. Jakiego chciałbyś takiego smoka w domu? Jaki kozak. Ty czterech już pan smokeł zaatakował. I może mieć więcej takich smokełów. Jestem nie do pokonania. Tutaj smoki, pana z harpunem, pana z harpunem proszę zaatakować. Dobrze. Genialne. Wow, zabił mi smoka, no nie wierzę. O, masz za swoje, gadzie jeden. Wizyta w chmurach, my musimy chyba naprawdę bardzo wysoko wejść do góry, żeby to dostać. Gryź ich tam, dobrze. Kocham, kocham, mile państwo, wiecie co będzie ciekawsze, jak pójdziemy tam do nich, żeby ten smok ich tam gryzł. Pa, co się będzie teraz działo? Dobrze, smoki, lećcie! Ej, jak mam więcej, to jest jeszcze lepiej, co ty gadasz? Pa, to co one robią? Nie mają żadnych szans. Okej, tutaj mamy 15, zostało nam jeszcze tylko 5 i zabicie fantoma. No i jakaś wizyta w humorach, muszę ogarnąć, o co z tym chodzi, bo ciężko mi się zorientować. Po prostu mam wejść do góry? Okej, jeszcze w zasadzie tylko dwóch i to zadanie mamy zaliczone pierwsze. Super, ostatni mob. Pięknie, mamy to! Dobra, wiecie co, może spóki nie ma nocy, bo i tak musimy poczekać na nią, żeby fantomy przyleciały, bo chyba teraz nie będę spał trzecią noc, więc myślę, że już powinny być. Nazbierajmy trochę ziemi i sprawdźmy, co się stanie, jeżeli faktycznie wejdę do góry. Czy to o to w tym wchodzi zadaniu, żeby po prostu dotknął chmury? Czy zastanawiam po prostu, czy nie ma gdzieś tej struktury, do której muszę pójść, żeby to zaliczyć, nie wiem. Wiecie co zrobimy? Wejdziemy tam na górę tego zamku i stamtąd będziemy wchodzili do góry, będzie dużo szybciej, tak myślę. O, kolega silny chyba się zagubił, co zrobisz, jaki się zrobisz? No dobra, dostajmy się jakoś tam na szczyt tej wieży. Czekajcie, ja tędy w ogóle wejdę? Czy którędy to ma działać? Dobra, tam jest jakaś drabina, może tamtędy uda się wejść do góry. No oczywiście, że się da. Dobra, mam jeszcze więcej beczek, pełno rzeczy, które najprawdopodobniej by nam się przydały, ale trochę za późno. Wyżej, jeszcze wyżej musisz. W tych skrzyniach muszą być jakieś ciekawe rzeczy, pokaż mi to. Czekaj, aha, to same książki, to może niekoniecznie fajne rzeczy. Co to za przybytek jakiś jest? Dobrze. El Compaso i inne pierdółki. Wow! To strzela, co ty gadasz? Jeszcze wyżej mam przejście, dobra, podoba mi się. Co tutaj jest? Zwykłe butelki z wodą? I to jednak się nie przydadzą. Wow! Ej, no o tym marzyłem przynajmniej od jakichś 3 sekund, żeby to znaleźć. A, tu się nie da budować, dobra, to... Nieważne. Opa, do wody! O, pięknie trafiłem. Czyli co, czyli po prostu stoję tu, tak, i buduję się do góry. To jest moje zadanie, tak? Rozumiem. Weź to do drugiej ręki. A, nie da się, dziwnie ten Minecraft. No cóż, byle do chmur, myli państwo, byle do chmur! Czy jestem w chmurach? Nie, no jeszcze nie. Czy dotykam chmur? Jeszcze nie. Dobra, ewidentnie jestem w chmurach, aczkolwiek zadanie zaliczone, mamy to! Zostało katropić tylko jednego fantoma i zostaje nam ostatnia broń, myli państwo. No i jeszcze tutaj wbicie 15 levela. Dobra, by chyba trzeba było opa do wody zrobić, tak myślę. Jup! Dobrze, kołbeczki, kołbeczki! A co robią te bronie? Czekaj, możemy zrobić tak. Możemy zrobić... Wow! Gdzieś takim rzucić, okej. Okay. Mamy jeszcze tą magię taką z czaszkami. To jeszcze więcej tych zadań, ich jest naprawdę bardzo dużo. Łocie, panie, co się dzieje? Mamy coś takiego, a to robi... Uuu! Mam swoje własne kruki! Dobrze, ja zawsze marzyłem o kruku. A co robi ten Guardian Weapon? Czekaj, to po prostu atakuje. Okej, okay, mamy coś takiego i to...
Czy to wystrzeliwuje? Wow, kryształy, okej. No coś takiego, wow! Ej, to wygląda naprawdę dobrze, co ty gadasz? I ostatnia broń to będzie przywołanie ryb! Ale ryby nie latają, ty, ryby to pływają w większości, mi się wydawało. No co zrobisz, głupi, ja nie wiedziałem. Klaskę, klaskę, to jest najlepsza broń, jaką widziałem w życiu, nie? Mam jeszcze coś takiego, to... robaki spod ziemi wyłażą! I mamy miecza, który tak śmiesznie z daleka atakuje, pięknie. I mamy coś, co atakuje po prostu jakby takim, sonicznym atakiem. Dobra, myślę, że pora by była jakoś wejść do Netheru, przygotować sobie chociaż ten portal. No słońce powoli zachodzi, więc myślę, że zaraz jakiegoś fantoma chyba dorwiemy. No i tutaj musimy dostać się do Endu, żeby utłuc te Silverfishe. W przeciwnym razie nie uda mi się wypełnić tych wszystkich broni i w zasadzie pokonać smoka, no bo inną bronią nie jestem w stanie pokonać jakby faz danego bossa. Dobra, czekaj, mamy to, to by trzeba było zrobić i pyk, pyk. Tu, cyk. Raz, dwa, trzy. Troszkę ziemi, bo mi braknie. Trochę boję się wchodzić do Netheru, mam wrażenie, że tam będą czekały dziwne moby, bo tam jest ten boss, jeżeli bym trafił do fortecy, więc... może być źle. Patrz tu, tu. No i na gotowo dostałem, pięknie. Haha, podoba mi się. O! Dobra, wygląda to całkiem spoko, jak na spawn może być. Tutaj musimy jakoś utłuc 20 mobów jeszcze. Czy mogę te pigliny utłuc? Czy trochę się w sumie trochę boję ich atakować? Raczej, może się uda, może nie będzie tak źle. Wow, jaka to jest akcja w ogóle z tym, co ty gadasz? Jakie to jest mocne! Dobra, tylko gdzie tutaj jest forteca? Ej, dlaczego to jest Witherowy szkielet w ogóle? Co ty robisz tutaj, ziomeczku? Czy ty się zgubiłeś? Przepraszam bardzo! Nie, żebym coś chciał. Panie Dermadu, ja mogę prosić oko, bo też mi się przyda w przyszłości. O, perełka za darmo, bardzo dobrze. Generalnie to tutaj, nie wiem jak wam, ale mi to wygląda delikatnie na jakieś przejście wydrążone. To ja chyba tędy pójdę. O, jeszcze jeden endwan, dobrze, trzeba go utłuc. No ale się nie da, od razu mi uciekają. Okej, jest jakieś wyjście? A jakbym zaklaskał Endermana, czy to też nie jest wyjście? Ej, tam jest forte... Dobrze patrzę, to jest forteca, nie? Uwaga! Klask! Klask, panie Endermanu! O, proszę wrócić. O, i spadł. Panie Endermanu? O, już nie ma panu Endermanu, on chyba... chyba spadł. Wow! Czy ja właśnie zrzuciłem na niego robaka, czy mi się tak tylko wydaje? Ty, normalnie, robakami go atakuję. Klasłem mu w twarz, bardzo dobrze. Jak mam się tam dostać? To jest pełno lawy wszędzie. Dobra, trzeba wykopać trochę Netheru. Netheraku? Jakby mi teraz ten Enderman wrócił, co go wcześniej klasłem, to ja nie wiem, co bym zrobił. Musimy tę broń od nowa robić. Dobra, jesteś, będzie dobry. Dobra, byle wejść do środka i teraz tym smokiem zaatakować Blaze. Niech nam wyrzucą pałki, a akurat będziemy mieli wszystko zaliczone. Jedyne, co mi zostanie, to utłuczenie Silverfishów i wbicie 15 levela. Wow, ja się przestraszyłem. Dobra, gdzie są te Blaze'y? Jedy, to jest najdłuższa forteca w moim życiu, jaką widziałem. Ej, czekaj, czekaj, ja nie mam drewna. Wow! Zapomniałem, że nie zrobiłem tarczy. Mądry ja? O dobra, nie atakują mnie, jak tym smokiem uderzam. To nie jest całkiem złe, może bez tarczy się obejdzie. Pięknie to działa. Dobra, stąd mam wszystko, zostało nam utłuc jeszcze tylko paru Endermanów. Mamy 7 pereł, potrzebujemy przynajmniej te 14, żebym znalazł sobie fortecę. I End City. I End Fort Strongholda, w sensie, tak dobrze o to mi chodzi. No cóż, by trzeba było... Opa! Doskoczyć pięknie. Akurat tam Endermanowy biją, więc to by się przydało, tylko trzeba dorwać jakąś naprawdę dobrą broń, że można było ich utłuc. Wydaje mi się, że to klaskanie było chyba najlepsze. Zaklaszczę Endermana po prostu, jest genialny plan. Klasłem się przestraszył i uciekł. Co się dzieje? Panu Endermanu, dzień dobry! O dobra, trafiłem go przynajmniej ten, już nie będzie mi uciekał! Pięknie. Tak ja jestem najlepszy w bicie się z Endermanami, jak mam taki wiesz. Ile mamy pereł? 11, dobra, jeszcze kilka. Co, on sam se wziął i se zginął? Pięknie. Dobra, te robaki, no to nie były robaki, dobra, to była po prostu latająca śmierć chyba. Nieistotne, możemy chyba wyjść, mam 13 pereł, dobra, może jeszcze jedną gdzieś po drodze znajdę i lećmy od razu do Endu, żeby utłuc Silverfishe i zobaczyć, jak działa ta broń w pełnej okazałości, jak będzie wyglądał ten smok. Dobra, mamy 14, akurat perfekcyjnie. I do domku! Zostało mi jeszcze tylko 5 leveli do wbicia, dobra, muszę jakoś to jeszcze ogarnąć. Dobra, poczekaj, mam pomysł, pokopię sobie trochę kwarcu, to jest dobry plan. No na kwarcu się kozacko expi. O nie, bo ci klasnę. O, czekaj, nie mogę klaskać! Ła! A masz!
Mamy 15 level i śpiącego gasta, nie do końca, więc tutaj się dzieje. Ale jak chcesz, to sobie śpij, ja ci nie będę przeszkadzał, nie ma za... Dobra, już go obudziłem, leźmy do lobu. Dobra, ten miecz mamy pełny, widzę, że jest tutaj kryształ. Mamy kolejny, czyli łuk, łuk jest pełny. Mamy ten oddech smoka jeszcze nieskończony. No i zabicie fantoma nam zostało, czyli po drodze raczej. Jak będzie noc, utłuczymy sobie jednego fantoma. Dobra, zróbmy perły i sprawdźmy, gdzie jest stronkot. Okej, w tamtą stronę. Smoku, kompanie mojej podróży, lećmy w tamtą stronę. I tu jest jakaś wydeptana ścieżka w ogóle. Czy to jest przypadek, czy to faktycznie gdzieś prowadzi? A dobra, to jest ścieżka tylko do tej łódki, okej, dobra. Weźmy stąd łódkę może faktycznie i przepłyniemy się kawałek na tą stronę, bo tam gdzieś powinien być stronghold. Oho, coś czuję, że w tamtym miejscu znajduje się Elder Guardian, tylko ten dużo, dużo mocniejszy. Tam też coś się świeci. Nie wiem, czy to nie tam właśnie będzie stronghold. Pokaż, perełko, gdzie ty lecisz? W tamtą stronę. Czy mi się wydaje, czy... Czy mi się wydaje, czy ty mi wskoczyłeś do łódki z gar... Idź sobie stąd! A nie, to nie smokiem. A nie, smokiem, dobrze! Mamy to! Gdzieś jeszcze jeden lata, bo ja dostałem w łeb przed chwilą. A, dobra, lecą tam u góry. A, dobra, smok już... Coś czuję, że z tym smokiem nie będę musiał się ich bać. O, zawraca, dobrze! To daleko jakoś to ale nie odpłynąłem. O, rybami trzeba było go zaatakować. Dobra, perła pokazuje gdzieś tutaj, jakby się muszę spróbować spłynąć gdzieś tu. Jeszcze perła mi spadła na dół przez tamtego gałgana. Okej, zróbmy tak. Tu się zaraz wkopiemy i powinno być cacy. No szybciej, bo się uduszę! O, dobra, żyję! Pięknie! Dobra, można zacząć kopać w dół. Chyba gdzieś tutaj, nie wiem, mam nadzieję, że tutaj będzie. Ej, silverfishy się pojawiają. Mamy to! Jaki kozak! Dobra, czekaj, ostatnia broń, musimy zabić 10 silverfishy. Najlepiej to gdybym znalazł sobie już tutaj ten, przejście do endu. O, dobra, mamy to. A tak! Bardzo dobrze. Co jest tu u góry, co jest tu u góry, co skrzynki? O! Torbiel z atramentem, super, uwielbiam takie rzeczy. Okej, a tak. Super, tylko trzeba bardziej rozkopać, żeby więcej się ich pojawiało. Wow, ej, jak dużo ich nagle się zrobiło, mamy to! Nie wiem, czy widzicie, ale w końcu tutaj na smoku mamy już kolory zupełnie inne. Czekaj, wejdźmy do góry tak, żeby oni mnie nie atakowali i wam spokojnie to pokażę. O, dobra, tu jestem chyba bezpieczny. I teraz na każdej z broni mamy dany kolor. Zobacz, jest niebieski, tutaj mamy fioletowy, tutaj mamy czerwony i tutaj jest zielony. Dobra, to może być naprawdę trudna walka ze smokiem. Raczej tak trudne jeszcze nigdy nie miałem. Okej, wejdźmy i zobaczmy, co tutaj się w ogóle będzie działo. Dobra, gdzie jest smok? Czy on w ogóle... Co to tam jest? To nie wygląda jak smok, to wygląda jak jakiś potwór! Okej, ale jest czerwony i żeby go pokonać, muszę mieć teraz czerwoną broń, czyli... Czyli mieczem mam go atakować? No bez jaj! To on jest przestraszny i przegigantyczny! A masz! No bez... Co się dzieje? Okej, póki jest czerwony, muszę atakować tym mieczem, nie mam innej opcji w ogóle. Wow, ej, jest zielony teraz! I lata! Co było zielonego? O, łuk, dobra! Teraz muszę chyba klaskać mnie zaraz. Wow! Utłukli mnie! Nie ma takiego bicia, gałgany! Dobra, w smoka teraz muszę strzelać tym! I uważasz na Endermany, one są dużo gorsze niż ten smok. No czy ja już to właśnie zrobiłem? Dobra, muszę zmienić to jakąś broń inną, także może było te Endermany w razie czego atakować. O, dobra, to jest dobre. Dobra, będziemy tym atakować Endermany. Jaki kolor ma smok w dalszym czasie? Cały czas jaki ma kolor w sensie? Okej, zielony i lata. W ogóle on ma jakieś inne moce za każdym razem, jak się zmienia. Niebieski! Okej, czekaj, co było niebieskiego? Dobra, musimy teraz go otruwać. Ty mnie, to ja ciebie, panie smoku, no co zrobisz? Wow. Dobra, jakoś idzie! O nie, nie mamy many! Co teraz robić, jak nie mamy many? Dobra, tam u góry są moce, muszę je zdobyć, bo kończy mi się jakoś tutaj cały ten moc do atakowania smoka. Okej, czekaj, zmienił znowu kolor, musimy teraz zmienić sobie na przywoływanie smoka. Okej, czekaj, mamy znowu, atakują! W ogóle co oni mnie tak mało atakują, co się dzieje? Co to jest? Uuu! Co tu łazi? Okej, zrobiło się dosyć dziwnie, czekaj, smok, weź ich atakuj! Więcej smoków, dużo smoków! Dobra, mamy trzy, ale one są kozackie, dobra. On też przywołuje swoje minionki. Co ty gadasz? Jak ja mam tam z tym walczyć? Więcej smoków! Smoki, na smoka! Czy jakoś tak, nie wiem? Te smoki moje jakoś takie nadążają za tamtym smokiem, mam wrażenie. A co tu się w ogóle dzieje, jak on ich atakuje? A tak, dobrze! Co jest? Czy on się właśnie zepsuł? Co się dzieje, ty? Dobra, to skoro on ma różne kolory, to mogę widzieć do niego z czego chce?
Czemu on się świeci jak komputer RGB? O co tu chodzi? Dobra, smokami go trzeba pokonać, to ja idę optymizę. Dobra, tym mieczem też się da. Czemu mi cały czas mówi jakieś rzeczy, jak ja nie rozumiem, o co mu chodzi w ogóle? Czemu Endermanów nie tyle atakuje, ja nie rozumiem, co się dzieje? Wow, ej, zaraz go pokonam, jeszcze trochę tylko brakuje. Zaraz go będziemy mieli. Ej, w ogóle co ja mam na stronie założone? Co to jest za zbroja? Skąd? Kiedy mi to wlazło? Mam go! Jest! Udało się! Dobra, wychodzi na to, że moja broń została jeszcze mocniej ulepszona i pierwszego bossa pokonaliśmy. Zostało nam jeszcze trzech, a dzisiaj chyba się już nie wyrobię. Myli państwo, jeżeli będziecie chcieli, żebyśmy pokonali jeszcze tych trzech bossów, Vardena, tego Withera i Elder Guardiana, dajcie znać w komentarzu. Ej, poczekaj chwilę! YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.